Proszę bardzo, kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji budowa stacji paliw bez pawilonu obsługi. Budowa wiaty nad odmierzaczami paliw na działce przy ulicy Okulickiej. Na dzisiejszą sesję zostali zaproszeni przedstawicieli inwestora stacji, ale jak widać, zarząd pozytywnie opiniuje projekt. Pozytywnie, negatywnie. Czyli jest w zgodzie z tym projektem, który się nie godzi na to. Można być pozytywnie do negatywnej rzeczy. Otwieram. Proszę bardzo, pan Stanisław Bury. Proszę państwa, Okulickiego, to jest tutaj ta droga, tu jest ten kościół tych. Strażnica. To są te dystrybutory. Mają być. I tu jest działka zaznaczona w ten sposób. Ja, proszę państwa, rozpatrując ten projekt, pani teresowa, można troszeczkę? I rozpatrując ten projekt, to nic bym nie zrobił, tylko te dystrybutory przesuną tu tą stronę, a to bym dał pod stronę. Znaczy, wszystko tym, czy to jest nową arkę wybudujemy, żeby bez tych. Bez pawilonu. Jeszcze raz powtarzam. Ta działka, co to znaczy? Jaka jest różnica? Taka jest różnica, że na ten budynek uzyskali zgodę. Wydział architektury. Aha, czyli jest jeszcze bez pawilonu. Bo na to już mają zgodę. No to nie jest. Jak to wygląda na mapie? Proszę zobaczyć. Tu jest ten zbór, tam strażnica, a tu jest ta działeczka. Chyba jest to czerwone. A ten budynek, o który chodzi, że państwo mówiliście, że tam jest nie są te działki, to jest właśnie ten. Otwieram dyskusję, a jeszcze przepraszam, tak? W miejscu to jest ten zaznaczony kawałek, a tu jest ten blok postawiony. Nie ma na to. Otwieram dyskusję, bardzo proszę. A tu jest właśnie ta strażnica. Wszystko jest jasne, tak? Zamykam dyskusję, bo nie ma dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Negatywnie. Ale za przyjęciem czy nie? Ale negatywnie. Czytamy projekty uchwały. Bardzo proszę. Negatywnie. Projekt jest negatywny. Negatywny. No, tak. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji budowa stacji paliw przy ulicy Okulickiego. Punkt 15.